Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, co dostałam na święta 2022. Pokażę wam, co dostałam od rodziny, od przyjaciół oraz co sobie kupiłam za pieniądze, które dostałam. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam was do oglądania. Więc najpierw wam pokażę, co dostałam od mojej siostry. Pierwsza rzecz to jest taki masaż do twarzy. Ja ogólnie robię masaże twarzy, także bardzo lubię takie rzeczy. One są ogólnie na baterie i działa tak po prostu. Następnie dostałam taki zestaw do paznokci. Ja ogólnie robię paznokcie hybrydowe, więc takie rzeczy mi się mega przydają. Tutaj mam taki peeling do paznokci oraz masełko do skórek i paznokci, także super, mega fajna rzecz. I już ostatnią rzeczą są maseczki do twarzy peel off. Ja uwielbiam właśnie tego typu maseczki i jest tutaj bardzo dużo do wyboru. Są oczyszczające, nawilżające i no, podobają mi się po prostu bardzo. I kolejną rzeczą jest prezent do mojej przyjaciółki. Niektórzy mogli go już widzieć na moim vlogmasie, ale jeśli ktoś nie wiedział, to wam pokazuję jeszcze. Dostałam bransoletkę, maseczki, ale użyłam już dwie, więc zostały mi tylko dwie. Dostałam też taką ozdobę tutaj, takiego misia czy reniferka, nie mam pojęcia. No i również dostałam kosmetyczkę od niej taką i słodycze, ale już zjadłam. I kolejnym prezentem są takie skórzane rękawiczki z Withena. Tak one wyglądają, są bardzo fajne, bardzo ciepłe w ogóle i ładnie wyglądają na dłoni. I od mojej drugiej przyjaciółki dostałam kulę do kąpieli, tak ona wygląda, taka półkula. Pink działa ze Stars from the Stars, mleczko do ciała z Blendy, takie bardzo luksusowe. Oraz płyn micelarny, to jest strzał w dziesiątkę, bo mi się rozlał jak wracałam od babci, także mega. I czasem prezenty od mojej mamy. Także dostałam taką kulę do kąpieli. Jest mega po prostu. Mega mi się wydawa, aż mi jest szkoda jej użyć. I ona jest z tej starej mydlarni, jakby kogoś to interesowało. Kolejna rzecz, która mi się mega podoba, to są perfumy z Tousa. Wam pokażę, jak wyglądają w środku. I ogólnie bardzo lubię Tousa. Mega mi się podoba ten motyw tego misia. Także tak one wyglądają, są piękne i w ogóle bardzo ładnie pachną. Prawda? Piękne są. I dostałam również już trochę przed świętami paletki Fagaty oraz na święta dostałam tą paletkę z trzema pomadkami od Fagaty. Tak. I od moich rodziców dostałam lampę do mykiwania. Ogólnie to jest duże ułatwienie dla mnie, więc mega się cieszę z tego prezentu. Później wam pokażę, bo akurat je teraz używam, ale później wam pokażę, jak ona wygląda. Mega fajna. No i tak już nieważny prezent, ale dostałam znowu szybkę do telefonu, bo mi się ciągle łamią, więc no. Wspomniałam wam jeszcze pokazać, że dostałam takie etui, ono jest w ogóle szklane. Nie wiem skąd ono jest, ale bardzo mi się też podoba. Ja bardzo lubię kosmos, kiedyś się tym bardzo interesowałam, także no fajne. Okej, więc teraz wam mogę pokazać, co kupiłam za pieniądze, które dostałam. Także pierwszą rzecz już mam na sobie, jest to taka bluza, jest ona z Bershki i przeceniona bluza kosztowała 90 zł, a bez przeceny 140 chyba, a ja mam na sobie rozmiar M jak coś. Kolejną rzeczą są takie spodnie również z Bershki, tak one wyglądają, są takie garniturowe i one bez przeceny kosztowały 140, a ja je kupiłam za 170 zł, także uważam, że mega spoko cena i ja mam rozmiar 34. Uważam, że są naprawdę super. Kolejna rzecz to taka koszulka, taki top w sumie z House'a. On kosztował 40 zł, ale tu mi odpadła metka, też był przeceniony. Ogólnie on jest taki nietypowy, ale bardzo mi się spodobał kolor i no, to jest mój ulubiony top jak na razie. I zapomniałam tutaj powiedzieć, że też to jest rozmiar XS. Już ostatnią rzeczą z ubrań jest taki też top ze Stradivariusa i on ogólnie kosztował wcześniej 40 zł, ja go kupiłam za 18, także uważam, że to jest mega. Spoko cena, ja mam rozmiar XS. Już ostatnią rzeczą, którą kupiłam, jest pomadka Fagaty. Mam ją akurat na ustach. I ona kosztowała 25 zł. Z przeceną, bez przeceny nie wiem, ile ona kosztuje, ale no tak. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić lajka i suba. I zapraszam was do kolejnych odcinków. Pa, pa!